Znaczy, wszystkim chciałem podziękować Stowarzyszeniu Beskidzka Inicjatywa Lokalna za podjęcie się organizacji kolejnej pięknej imprezy, która wpisuje się w krajobraz i w kalendarz bieskich imprez rekreacyjno-sportowych. Podkreślam rekreacyjnych, ponieważ przede wszystkim zadanie statutowe gminy samorządowe i w tym zakresie ta impreza znakomicie oddaje swój charakter. Jest to piąta edycja jubileuszowa, która zapisała się, można powiedzieć, już złotymi zgłoskami w historii bieskiego sportu i cieszę się, że młodzież bardzo żywotnie zainteresowała jest udziałem w tego rodzaju projekcie. Zaangażowanie przedstawicieli Beskidzkiej Inicjatywy zasługuje na uznanie i szacunek, co niniejszym czynie na ręce pani Ewy Sakowskiej i pani Ewy Aksamit-Wiewióra, ponieważ jest to dużo pracy w przygotowaniu całego tego przedsięwzięcia. Natomiast ruch i wypoczynek w formie grania w miejscach siatkarskich to jest właśnie jeden z elementów aktywnego wypoczynku i to jest bardzo ważne. Do tego zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego, opiekunów, ludzi dobrego serca, którzy właśnie realizują ten projekt. Myślę, że przed tą imprezą są bardzo dobre horyzonty do jeszcze większego rozwijania się tej imprezy, no i do aktywizacji życia młodego pokolenia.